Dzień dobry, moje drogie strzelce. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania w zakresie miłości, uczuć, emocji na rok 2019. Czytania ogólne znajdziecie już w playliście na moim kanale. Czytania ogólne na rok 2019, to miałam na myśli, więc zapraszam. A teraz zajmiemy się sprawami uczuć. Po lewej stronie będzie kolumna z przeznaczeniem dla par, dla osób, które są w związkach. Prawa strona to singielki i single. Kochani, to pierwsze, co rzuciło mi się intuicyjnie z tych dwóch kart w oko mojej intuicji, to niezwykła chęć pracy nad związkiem albo pracy, która jest kontynuacją tego, co zainicjowałyście już w roku 2018. Jeśli coś szwankowało, moim zdaniem starałyście się to naprawiać, starałyście się dawać z siebie maksymalnie dużo, żeby zobaczyć pozytywne efekty swoich działań, żeby zobaczyć pozytywne efekty swoich działań działań w odniesieniu do relacji. Więc jeśli brakuje Wam cierpliwości, bo może tak być. Pamiętajcie proszę, że rzeczy może nie wydarzą się tu teraz zaraz. One się wydarzą w odpowiednim czasie i o tym świadczy energia karty świat, która dla jednych z Was może oznaczać podróż razem z Waszym mężem, żoną, przyjacielem, partnerem, partnerką, tak? Gdzieś dalej lub bliżej, to już zależy od Was. Dla innych może też oznaczać po prostu taki moment, w którym Wy już dochodzicie do wniosku, że te wszystkie sprawy, które się wydarzyły, to co ponaprawiałyście, to co omówiliście, ten progres, który wynika z dalszego etapu rozwoju energii siedmiu monet, to jest po prostu partnerstwo. To jest wsparcie, to jest możliwość liczenia na siebie w różnych sytuacjach. Miłość, ale też sympatia. To jest fakt, że siebie lubimy też, tak? Bez zahamowań. Radość z tego, że możemy razem spędzać czas i wierzymy, że nasz związek będzie rozwijał się w sposób pomyślny. Także można powiedzieć, że energia karty świat jest uwieńczeniem jakiejś pracy, którą włożyłyście. Żegnacie coś, żeby rozpocząć nowe, wchodzicie w coś, w jakąś świeżą energię i niewątpliwie zamknięciem też cyklu pewnego, więc na początku roku osoby, które są w związkach, mogą poczuć, że zamykają jakiś etap tego związku, zamykają i idą w nowe, co jest bardzo dobrze, bardzo dobre, bo to oznacza, że relacja się rozwija. Wow, słuchajcie, ślizgają mi się te karty. No i mamy królową monet, tak? Piękna energia opiekowania się sobą, opiekowania się partnerem, opiekowania się dziećmi, rodziną w ogóle. Dodatkowo powiedziałabym, że zdanie sobie sprawy z tego, że jeszcze, znaczy bardziej zdanie sobie sprawy, może jeszcze większe docenienie faktu, że rodzina jest błogosławieństwem i trzeba ją chronić i trzeba o nią dbać bez względu na wszystko. Natomiast w tej energii ja Wam pokażę tą kartę. O, może teraz. Spójrzcie, tutaj jest piękna kobieta, więc oprócz tego, że zwracacie uwagę na swoje otoczenie, zwracacie również uwagę na siebie, na swoje potrzeby. Opiekujecie się sobą, nagradzacie siebie, tak? Potraficie znaleźć czas na swoje własne potrzeby, różne kobiece, mężczyźni, potrzeby mężczyzn, żeby o siebie zadbać, zarówno duchowo, intelektualnie, jak i pod względem fizycznym. Czyli na przykład wyglądu. Fajnie, naprawdę fajnie, fajnie. Zobaczymy, co dalej. Zamkniecie być może wspólnie. No strasznie się ślizgają te karty. Zamkniecie być może wspólnie jakąś sprawę administracyjną, jakąś sprawę urzędową, która być może nie dawała Wam spokoju, była
troszeczkę takim cierniem w oku, dlatego że być może coś się przeciągało i tak dalej. Więc dla jednych to jest ewidentnie informacja, że zamykacie jakąś sprawę administracyjną, być może sprawę sądową wspólnie. To jest dobra wiadomość. Dla innych, słuchajcie, no, dla mnie jest to energia pewności, stabilności też, tak? Więc można powiedzieć, że takiej jednomyślności, zgody, na przykład w podejmowaniu decyzji, energia stabilnego związku, akceptowania siebie nawzajem takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. Co więcej, wsparcia w trudnych sytuacjach. Może z jakichś powodów sporządzicie intercyzę małżeńską. Tak też się może zdarzyć, więc taka energia się tutaj pokazała. As kielichów. Piękne czytanie strzelce w związkach, chciałam powiedzieć. As kielichów, czyli energia, która mówi o odrodzeniu w związku, odrodzeniu w relacji, o pięknej miłości dwójki ludzi. Zobaczcie, to jest naprawdę piękna karta, bardzo kolorowa, bije z niej ogromny optymizm. No, ja sama chciałabym się znaleźć w tej krainie, naprawdę. Jak patrzę na te kwiaty, na kolor tego błękitu, na kolor tego nieba, tak? Na tę wodę, która wylewa się z tego kielicha, to wszystko jest takie kuszące, spokojne, piękne, daje dużo radości, dużo satysfakcji. Myślę, że możecie się tak czuć. I to pięknie. Myślę, że możecie się tak czuć właśnie, na przykład, bo załatwicie tą sprawę urzędową, która nie dawała wam z jakichś powodów spokoju, tak? I to powoduje, że no, że to was uskrzydla jeszcze bardziej. Dodatkowo, słuchajcie, macie energię. Ja nie wiem, co to będzie za rok dla was. Głupca. Ale to znaczy, że po pierwsze, oprócz tego, że jesteście w stabilnej relacji, co pokazały karty wcześniej, to dodatkowo jeszcze zwracacie uwagę na to, żeby w tę relację nie wdarła się rutyna. Zwracacie uwagę na małe rzeczy, staracie się odświeżać ten związek. Pięknie, bo wspólnie spędzacie czas, macie podobne hobby, podobne zainteresowania. To jest też po Boże, przepraszam. To jest też poczęcie, może dla par, które się starały, nadejdzie czas na rozwój rodziny, tak? Na powiększenie rodziny, i to upragnione dziecko połączy i umocni związek. Także super, naprawdę głębokie, szczere, spontaniczne, emocjonalne reakcje, takie dziecięce bardzo. Więc piękne czytanie, moje strzelce, które są w parach, naprawdę. To czytanie dla was prowadziła energia 8 buław. Czyli robienia tego, co czujecie. Robienia tego, co czujecie, robienia tego, co kochacie robić, koncentrowania się na tych aspektach waszej relacji, waszego związku, które sprawiają, że czujecie się po prostu uskrzydlone. Tak to widzę. Piękne czytanie dla strzelców w parach i w związkach. Piękne. Bardzo spójne w ogóle. Jest i miłość, i stabilizacja, i zakończenie jakichś spraw urzędowych. Naprawdę. Wszystko jakby. No, piękne czytanie po prostu. Już więcej nic nie powiem. I karta. O matko, i karta wskazówka, słuchajcie, jest o tyle istotna, że. Znajdziecie rozwiązania sytuacji, które wydawały wam się trudne, i może to pięknie będzie wam współgrało właśnie z energią karty sprawiedliwości, albo te rozwiązania same się znajdą, jeśli na przykład spojrzycie na pewne rzeczy inaczej. Dodatkowo też bardzo korzystne relacje z ludźmi, bardzo korzystne związki. Związki, w których jesteście, przynajmniej większość z was, mają szansę być korzystne. Także piękne czytanie, moje drogie strzelce, które są w parach, które są w związkach, każdemu życzę takiego czytania. A teraz słuchajcie, single i singielki, singielki i single. Zobaczymy, co dla was. Zaczynacie królem kielichów, bardzo dojrzałą męską energią, tak to widzę. Natomiast to jest czytanie ogólne i wiem, że słuchają mnie również panowie, więc to może dotyczyć też kobiety, która ma w sobie
takie zrozumienie do tego, co dzieje się dookoła, zrozumienie dla tego, czym są uczucia, czym jest miłość, zdawanie sobie sprawy z faktu, że tylko miłość i zrozumienie może przynieść nam szczęście, którego pragniemy i którego szukamy. Jeśli chodzi o mężczyzn, to król kielichów to przede wszystkim dojrzały emocjonalnie mężczyzna, który w mojej ocenie bierze odpowiedzialność za swoje słowa, za swoje czyny. To jest moja interpretacja, tak to widzę, tak to czuję. Jeśli chodzi o kobietę, to powiedziałabym, że jest to raczej osoba taka promieniująca ciepłem, życzliwością, empatyczna niezwykle, która ceni sobie harmonię w związkach. To może być osoba starsza od was wiekiem, bo król kielichów jest energią dojrzałą, więc może taka osoba wkroczyć w wasze życie, a wygląda na to, że wy będziecie bardzo zapracowani. Ojej, ojej, słuchajcie, no w pogoni za tą materią pamiętajcie, że w trosce o dobrobyt, o swoją własną stabilizację, żeby się czasami na chwilkę zatrzymać, żeby nie stracić z oka tego, co jest naprawdę ważne w życiu, tak? Żebyście nie koncentrowali się tylko i wyłącznie na pieniądze, żebyście zachowali umiarkowanie. Tak? Żebyście zachowali cierpliwość, umiarkowanie, starali się znaleźć złoty środek, tak zwany harmonię, balans, znajdowali spokój w sobie, czyli wypośrodkowali na przykład między pracą a między sprawami materialnymi i starali się. To jest młoda energia tutaj, tak? Więc jeśli spotkacie taką osobę i taką jak tutaj na początku, która zrobi na was wrażenie ogromne, natomiast później z jakichś powodów pewnie życie, rzucicie się w wir pracy, to starajcie się, tak jak wspominałam, znaleźć złoty środek pomiędzy pracą a życiem osobistym. Tak, aby każdego dnia, jak to się mawia, mieć możliwość odskoczenia od tych spraw zawodowych, odskoczenia od spraw związanych z materią i skoncentrowania się na tym, że relacja, jeśli pragniecie coś stworzyć, potrzebuje pracy nad sobą, nad nią, nad tą relacją każdego dnia. Dowiadywania się o sobie więcej, poznawania się nawzajem, tak? Więc takiej pracy u podstaw każdego dnia, powiedziałabym. Ale możecie też na przykład tutaj z kolei poznać osobę bardzo młodą, która będzie chciała was poznawać, będzie chciała dowiedzieć się więcej i tak dalej. Natomiast to jest osoba, którą trzeba będzie trochę poprowadzić za rękę, wskazać jej drogę, odpowiedzieć na szereg pytań. Ona jest bardzo ambitna i bardzo ciekawa i taka niezwykle, jakby to ująć, pozytywnie nastawiona do nowego, tak to nazwę, natomiast raczej nie będzie wychodzić z inicjatywą. Mamy energię wyboru. Czyli słuchajcie, może być tak, że poznacie osobę starszą i druga osoba będzie młodsza i trzeba będzie dokonać wyboru. W energii kochanków, no oprócz spraw związanych z kwestiami bliskości i intymności, które niewątpliwie są na wysokim, takim bardzo ognistym, zaawansowanym poziomie, tak to powiem, jest fajne gdzieś tam przyciąganie i fajne dopasowanie i wszystko się zgadza. To mamy też taką prośbę płynącą z tej karty, żeby dokonywać wyboru prosto z serca naszego i skoncentrować się na tym, co faktycznie przynosi nam radość i co faktycznie przynosi nam to, co najlepsze, tą satysfakcję, to spełnienie. Więc może być tak, że będziecie miały do wyboru młodszą i starszą osobę. I ta starsza może jest w stanie zaoferować więcej, bo lepiej rozumie świat, tak? Ale do tej młodszej ciągnie was coś, ponieważ ma w sobie tę świeżość i może jakoś tak wspólnie, razem bardziej koncentrujecie się na odkrywaniu świata. Więc słuchajcie, no wszystko ma swoje plusy i minusy. Niewątpliwie. Po tym, jak dokonacie wyboru, to będziecie w jakimś znaczeniu starały się
patrzeć na tą relację z szeroko idącej perspektywy, długofalowo powiedziałabym. Będziecie sobie wizualizować, wyobrażać swoje oczekiwania względem partnera. Będziecie robić plany i będziecie chciały ruszyć do akcji. Ruszyć do akcji, czyli na przykład coś zmienić, bo pojawia się energia transformacji. Więc myślę sobie, że zmienić energię transformacji, energia papieża, czyli ślubu. Dobrze, i na tym już skończę, bo to się po prostu ułożyło. Powiem tak. To powinno być tutaj nawet. Zaczniecie wizualizować. Będzie taka sprzyjająca, będą takie sprzyjające okoliczności, które spowodują, że zaczniecie planować i będziecie chciały ruszyć do przodu, bardziej rozwinąć, bardziej ustabilizować tą energię, tą relację. Przepraszam, w energii karty śmierć to przede wszystkim mówimy tutaj o pozytywnych zmianach w relacji partnerskiej, o korzystnej transformacji, o jakimś oczyszczeniu, być może poważnej rozmowie, która wznosi relacje na kolejny wyższy level. Tu też może być tak, że pożegnacie tych dwóch panów, bo tutaj spotkacie w ogóle jeszcze nową osobę. Osobę, z którą będziecie planować bardzo poważne ruchy, dlatego że z osobę, z którą będziecie czuły się na jednym poziomie, powiedzmy sobie, wartości. Tradycji, będziecie mieli odpowiednie podejście do siebie nawzajem, zgodne, podobny światopogląd, zasady moralne, i może się okazać, że chociaż przez cały rok mieliście koło siebie, przynajmniej dwie osoby tutaj się pokazały, takie, które by mi zwiastowały chętnych do relacji, to dopiero pod koniec roku poznacie kogoś, na kogo będziecie patrzeć w sposób właściwy. A jaki to jest właściwy? To jest ten, którego wy oczekujecie. Ten, którego wy planujecie. Tak? Ten, który wy planujecie. Bo z drugiej strony, gdyby cofnąć się do energii karty kochanków, to myślę sobie, że może będą między wami takie osoby, moje drogie, które wybierą miłość do siebie samych. Wybiorą miłość do siebie samych, podziękują dotychczasowym jakby adoratorom, adoratorkom, spojrzą na sprawy globalnie, spojrzą na sprawy inaczej, zaczną sobie wyobrażać i wizualizować, jak widzą swoją przyszłość. I tak się zdarzy, że spotkacie kogoś nowego, z kim będzie można tę przyszłość wspólnie budować. Bardzo fajne, naprawdę. Bardzo, bardzo wyważone. To jest chyba takie słowo, którego chciałabym użyć tutaj, że bardzo wyważone. Dobra. I teraz karta wskazówka. Karta wskazówka dla Was. No, słuchajcie, karta wskazówka mówi jednoznacznie o tym, że to jest pierścionek. Zanim przyjmiecie konkretną propozycję, ustalcie jasno intencje. Żądajcie zarówno od siebie, jak i od innych klarowności, tak? Bo to jest energia ślubu, który ma się wkrótce na przykład wydarzyć, jakieś scementowanie związków, niekoniecznie ślubem, ale na przykład umową między ludźmi, tak? Natomiast jasno określajcie intencje, ustalcie intencje, czego pragniecie. Tylko jeśli macie ustalone intencje, jesteście w stanie przyciągnąć do siebie osoby, które sprawiają, że będziecie wspólnie szczęśliwe. To jest moje zdanie. Więc słuchajcie, mogę powiedzieć, że karta wskazówka jest idealnym uzupełnieniem całego rozkładu dla Was, moje drogie single. Bardzo wyważone, bardzo fajne czytanie, zarówno pary, jak i single. Pamiętajcie jedynie bowiem, że nie wszystkie energie, nie wszyscy ludzie, którzy pojawiają się w naszym życiu, są dla nas korzystni, tak to nazwę. Więc nie wskakujmy nic od razu tak po prostu, tym bardziej, że tutaj pojawiają się przynajmniej trzy możliwości, tak? Więc po prostu dowiadujmy się,
moim zdaniem więcej o drugiej osobie. Dowiadujemy się o tym, jakie ma względem nas zamiary, jakie w ogóle ma plany na życie, jak widzi przyszłość, jakie ma priorytety życiowe, tak, żeby uniknąć późniejszych rozczarowań. I myślę, że to będzie dla Was bardzo owocny i bardzo ciekawy rok, zarówno dla tych, którzy są w związkach, jak i dla osób, które są w tej chwili singlami, singielkami. Sporo będzie się działo, czego Wam życzę z całego serca. Bardzo Wam dziękuję, uważajcie na siebie i jesteśmy w kontakcie.